Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Zbawiciel oznajmia swoim uczniom. Sprawując dziś Eucharystię, prośmy Pana o łaskę wiary, abyśmy poznali i uwierzyli, że jest świętym Bożym. Msza święta jest sprawowana w intencjach. W podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę dla Ludwiki i Władysława w rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Heleny. O zdrowie i miłosierdzie Boże dla Janusza i Eli Strong oraz Agnieszki z córką. Oraz intencji świętej pamięci zmarłych. Józefa Nowaka, Jacka Czerwca, Stanleya Kraszewskiego. Mszy świętej przewodniczy ksiądz Antoni, któremu asystuje diakon Robert. Informujemy, że przebywający w świątyni powinni mieć nałożone maski. Wszystkich prosimy o dezynfekcję rąk i zachowanie dystansu. Komunię świętą do ust można otrzymać wyłącznie przy tabernakulum. Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych i powstanie. Przepraszając Go za nasze grzechy. Panie, który dałeś swoje ciało i krew na pokarm, Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który dajesz nam życie, Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, który jesteś świętym Bożym, Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Dzięki Ci składamy
uszy serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie. Daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz i pragnąć tego, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Jozuego. Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i przyłożonych, którzy stawili się przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu. Gdyby wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć. Czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. Naród wówczas odrzekł tymi słowami. Dalekie jest to od nas, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć obcym bóstwom. Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy? My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem. Oto Słowo Boże.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. On zbawca ciała, lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony tak, jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to jest wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Oto Słowo Boże. Wśród Jego uczniów, którzy go usłyszeli, wielu mówiło: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą i kto miał go wydać. Rzekł więc: oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. Odtąd wielu Jego uczniów się wycofało i już z Nim nie chodzili. Rzekł więc Jezus do 12: czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Oto Słowo Pańskie. Rozpaczliwe,
a zarazem pełne nadziei słowa padły w dzisiejszej Ewangelii z ust świętego Piotra. Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Odpowiedź Piotra kieruje naszą myśl ku podobnej wypowiedzi, którą mamy zanotowaną w księdze Jozuego, którą słyszeliśmy przed chwilą w czytaniu pierwszym. Opis mówi o zgromadzeniu, które Jozue zwołał pod Sychem. Nakazał Izraelitom dokonać wyboru między Bogiem Jahwe a innymi bogami. Sam Jozue zadeklarował pozostanie na służbie jedynemu Bogu. Wtedy naród, wspominając dzieła Boże, odpowiada, że pozostanie w posłuszeństwie wobec Pana. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, święty Piotr nie wyobrażał sobie życia bez Chrystusa, tylko w trwaniu w Nim widział sens dla swego życia. Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Podobnie patrzył na Chrystusa Dietrich Bonhoeffer, protestancki teolog, zamordowany przez hitlerowców w 1945 roku. Oto jego słowa. Sądzimy, że nasze życie ma sens dlatego, że żyje dla lub ta lub inna osoba. W rzeczywistości tak nie jest. Dlatego i tylko dlatego nasze życie ludzkie ma sens, że Ziemia pewnego dnia stała się godna nosić człowieka Jezusa Chrystusa, że żył taki człowiek jak Jezus. Gdyby nie żył Jezus, nasze życie nie miałoby sensu mimo wszystkich innych ludzkich istot, które znamy, czcimy i kochamy. Panie, do kogóż pójdziemy? Ludzie coraz częściej odchodzą od Boga, od mszy świętej i modlitwy. Grozi nam nie tyle wrogość, ile obojętność wobec zasad religii, naszej wiary. Bywa, że pierwsza komunia staje się ostatnią przyjętą w życiu. Bywa, że życie religijne ogranicza się tylko i wyłącznie do tradycji i zwyczajów. Wiara jest osobistym wyborem. Jest wyborem Boga. To jest wybór, który nawet dokonany przez niewielu wpływa na licznych, jeśli jest jasny i zdecydowany. Filozof grecki Diogenes wystawił namiot na rynku w Atenach i umieścił na nim napis: tu można kupić mądrość. Przechodzący bogacz, zobaczywszy napis, roześmiał się, dał słudze drobne monety i rozkazał: zapytaj tego błazna, ile mądrości sprzeda za te pieniądze. Sługa wypełnił rozkaz swego pana. Diogenes schował pieniądze i rzekł: powiedz swemu panu następujące słowa.
przy każdej swej czynności pamiętaj o końcu. Bogacz nie żałował wydatku. Zdanie kazał wypisać złotymi głoskami na drzwiach swego domu, aby każdemu wchodzącemu przypominało cel jego życia. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. To właśnie Pan, Jezus Chrystus, powinien być naszą mądrością, naszym doradcą, nawet wtedy, gdy rady są trudne i na pierwszy rzut oka nie do zrealizowania. Dlatego też, moi drodzy, warto dziś zapytać siebie, czy dopuszczam do głosu Boga, który przemawia w moim sumieniu? Czy dopuszczam do głosu Boga, który przemawia do mnie poprzez drugiego człowieka? Czy dopuszczam do głosu Boga, który przemawia do mnie także w różnych sytuacjach życiowych? Amen. Powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Przedstawmy dobremu Ojcu nasze prośby. Módlmy się za Kościół, aby głosił wiarę w Słowo, które jest duchem i życiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy odeszli od Boga, aby otrzymali łaskę nawrócenia. Ciebie prosimy. Módlmy się za świeckich liderów, aby respektowali prawa ludzi wierzących. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich wiernych, aby żyli w jedności z Kościołem, ciałem Chrystusowym. Ciebie prosimy. Módlmy się za nauczycieli, katechetów i uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny, aby otrzymali od Boga wszelkie potrzebne łaski. Ciebie prosimy. Módlmy się o radość nieba dla świętej pamięci zmarłych Józefa Nowaka, Jacka Czerwca, Stanleya Kraszewskiego. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach nas zgromadzonych na tej liturgii oraz
podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę dla Ludwiki i Władysława w rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Helany, o zdrowie i Boże miłosierdzie dla Janusza i Eli Strąg oraz Agnieszki z córką, a także w intencjach niewypowiedzianych i tych przedstawionych Bogu w cichości naszych serc. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, Ty dałeś nam swojego jednorodzonego Syna jako jedyną drogę do Ciebie. Spraw prosimy, abyśmy poznali i uwierzyli w Twoje Słowo, ale również Nim żyli. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W czasie naszej ziemskiej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. Mając bowiem pierwsze dary Ducha, przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, spodziewamy się wiecznego udziału w tajemnicy zmartwychwstania. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępu. Thank you.
święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy tego życia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Zacharym i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Dziękując Bogu Ojcu za dar życia, dar rodziny, wiary, za wszelkie dobro od Niego otrzymane, módlmy się słowami, których nauczył nas Jezus Chrystus, Ojcze nasz. Któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą, napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
Miłosierny Boże, przywróć nam pełne zdrowie duszy i tak nas przemień swoją łaską i wspieraj, abyśmy zawsze mogli się Tobie podobać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Usiądźmy na czas ogłoszeń. Do spowiedzi świętej zapraszamy wyłącznie w sobotę po polsku o 6 wieczorem, a po angielsku z rana o 9.30. Adoracja eucharystyczna zostaje przeniesiona do kaplicy przy Ministry Center w biurze parafii, tutaj w tym budynku. Zapraszamy w dni powszednie od 9 rano do 4 po południu. Trwa nabór jeszcze do naszej katolickiej szkoły. Przypominamy, że jest możliwość umieszczenia dziecka w grupie przedszkolnej prowadzonej po polsku i można się jeszcze zapisać. Biuro parafialne będzie czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9 rano do 4 po południu. Piątki pozostanie nieczynne aż do odwołania. Katecheza po angielsku będzie prowadzona dla dzieci w wieku szkolnym we środę i niedzielę, począwszy od września. Potrzebujemy katechetów i wolontariuszy, którzy mogą pomóc w katechezie. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do pani Marty Robak, która obecnie zajmuje się katechizacją w naszej parafii. Dziękujemy za wspieranie projektu urządzania Drogi Krzyżowej. Prosimy o dalsze ofiary w kopertach z napiskiem Droga Krzyżowa. Koperty można użyć, kopert tych zielonych, które są obok skarbonki w przedsionku. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za ofiary złożone na tablice szkolne. Dzięki Waszej hojności byliśmy w stanie wyposażyć w nie wszystkie klasy. Jako polska wspólnota ufundowaliśmy łącznie 13 tablic pokrytych nawierzchnią porcelanową i dwie elektroniczne. Serdecznie dziękujemy za Wasze hojne wsparcie naszych inicjatyw, szczególnie cenne w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Obecnie naszą szczególną troską jest odnowienie parkingu w Zakładzie. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Jeżeli jeszcze się nie stały, to niech będą te słowa mottem naszego życia. Pan z wami. Niech was błogosławi Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.